Panie,
Wydaje mi się, że nawet
mając taki instytut, taką podporę, gmina nie powinna mieć na tym terenie najmniejszych problemów z melioracją. Także gdzieś tam te błędy, tak jak pan widzi, to niekoniecznie po stronie gminy, ale też i po stronie instytucji, które właściwie od tego służą, że tego służą, były zrobione. Ja myślę, że teraz może rzeczywiście mieszkańcy powinni być większe wpływy na dyrekcję instytutu, żeby ta przekazywała te ulice i te tereny, żeby przynajmniej gmina mogła swobodnie wykonywać tam odpowiednie inwestycje i te tereny odnawiać. Dziękuję. Panie Wójcie, pan powiedział, że te wody z Polski spływały. Kiedyś one też spływały, ale były naturalne ciągi, były dreny. Zanim te domostwa nowy chodnik, nowa ulica i one spływały. W pewnym momencie ktoś zaniedbał otworzenie i zostało to poprzerywane. Ja byłam na zebraniu słoweckim właśnie w Dawidach, właśnie o takich rzeczach też tam mieszkańcy mówili. Proszę pani Lipińska. Przepraszam, ja już pół godziny trzymam. Ale pani Lipińska wcześniej za chwilkę pani będzie. Proszę. Proszę. Ja? Tak. Proszę, przepraszam, pani Kaszuba. Przepraszam. Nie tak pani przede mną mówiła o rowach, które są przepełnione w szary. Ja mieszkam na terenie zachodnim Raczyna. Tuż przed za mną kończą się bezpośrednio prostopadłe ulice do Alei Krakowskiej. Ja mieszkam na ulicy Bliskiej. I co się okazuje? Rowy przy Alei Krakowskiej są w niektórych miejscach pewne. Niektórych nie, bo są zatrzymane przez różne nieczystości. W efekcie, jak mieszkam w Raszynie, nigdy tego nie było. Rozmawiam z sąsiadami, to samo się dzieje. Zostały zalane nasze domy, to znaczy weszła woda do piwnic około 40 do 50 centymetrów, gdzie nigdy wody nie podniosła, podniósł się poziom wody zasłonnej. I właśnie kto ma te rowy oczyścić, bo przypuszczam, że to jest jedna z przyczyn, bo wszystko jest pozatykane, między innymi rowy, od których nie ma tu do Raszynki, niedrożne są, bo tu już jest kładka, to wszystko też przerywa. I kto ma obowiązek to wykonać, żeby udrożyć? Ostatnia sprawa. Dzięki wodze z mojej ulicy, idąc tu na posiedzenie, jazdy zostały przez firmę, która kładzie nową nawierzchnię, zostały zrobione. Ale tuż, pół metra dalej, jest duża dziura. Oni to zostawili i powiedzieli, że to jest obowiązek gminy. Mimo naszej prośby czy uwag, nie, to gmina ma zrobić. I trudno się właśnie dogadać, kto ma właściwie to wykonać. Poza tym ta woda bardzo nam dokuczała we wszystkich domach. Jak ja rozmawiałam na ulicy Bliskiej, weźmy do budynku. Dziękuję. Mogę ja teraz? Zakończenie Alei Krakowskiej jest właśnie ten problem, że te rowerowce są nieczyste. Ja się nie miałam na temat zdania, że tak jest. I tu chodzi o ten rozwój Rejmonta Żyrowskiego, ruch Łotkowa do rogu Obarowskiego i z Krakowskiej do Raszynki. To zresztą powinno być wyróżnione przez Rejmonta. Panią Kisię? Pani nie była, ja mówiłem. Powtórzę, pani nie była, jak ja o tym mówiłem, mówiłem długo. Powtórzę jeszcze raz. Wykryto w dzienniku inspekcji załamanie w dwóch miejscach kanału odprowadzającego wody z dusz ulicy Żeromskiego, potem idzie przez działkę prywatne do Żeromskiego i dalej do Leckiego. To zostanie naprawione, jest tutaj postępowanie przetargowe przewidziane. Jeżeli chodzi o pani, no dobrze, ale proszę pana trzy tematy, na które odpowiedzieć pierwsze. No ale nie Krakowską, pani Kaszuby.
Tak. No ale jak rozkontrujemy, nie mamy właściwie takiej możliwości nawet, żeby temat. Musielibyśmy podjąć uchwałę o współpracy z drogami krajowymi polegającą na utworzeniu rowów krajowych, czekać na podpisanie umowy użyczenia do końca przyszłego roku, to może do dokumentnego roku może ją znajdziemy. Ja nie widzę możliwości, żebyśmy my w drogach krajowych tak swobodnie sobie odtwarzali te rowy. Naprawdę. Nie ma. Panie Kucia, to trzeba zrobić tą umowę z Krajową Dyrekcją Dróg, żeby tych mieszkańców, żeby nie mieli na całej długości Alei Krakowskiej wody, bo to są nasi mieszkańcy i musimy o nich dbać. Dobrze, proszę mi powiedzieć, czy ktoś przewidywał takie opady? Dlaczego pan ja przewidywałam, że nowego budżetu, że rok 2011 będzie jeszcze bardziej mocny. Może ma pani wniosek o to, żeby podpisać umowę z Generalną Dyrekcją na odtwarzanie roku w Szarej Krakowskiej? Chciałam przekazać większe pieniądze na upomnienia. Pan teraz też na tej sesji powiedział, że brakuje panu pieniędzy na upomnienia. Przepraszam bardzo, ale proszę bardzo, tylko musimy teraz my zadawać pytanie. Może pani radna, która się wstrzyma. Jak pani jest tego zdania, że powinniśmy to zrobić, to trzeba złożyć wniosek, który będzie. Od 1 lipca, kiedy się stała taka tragedia, bo się stała, do 1 lipca, powiem szczerze, że niewiele gospodarstw było zagrożonych. To co mówi pani honorata? To, że inni mieszkańcy, którzy nie mieli problemu z taką ilością wody, jest faktem. Jeżeli pani była w stanie przewidzieć, trzeba było zgłosić taki wniosek, ale wiadomo, że nie było to na nikim w stanie przewidzieć takich wypadków. Natomiast musimy podjąć decyzję, czy w takim razie robimy za Generalną Dyrekcję wszystko, również na wierzchni i tak dalej. No, wtedy podejmujemy taką uchwałę i wykonujemy chodniki zamiast za Generalną Dyrekcję, remonty rowów, przepustów. Nie ma problemu, jak państwo uznają takiego. Proszę bardzo, co? Tak. Tylko, że jeszcze odpowiedź na jedno pytanie pani honorady Kaszuby. Bo mówiła na temat tam też na wierzchni, że została ona, tak powiem, pominięta i jakaś tam nierówności dziury pozostały jeszcze w ulicy, nie wiem, jaka ulica? Bliskiej. Rzeczywiście, no, faktem jest, że wszystkie ulice, które należą do gminy, no również my jesteśmy zobowiązani utrzymywać i powiedzmy, dziura zostanie no, naprawiona w ramach naszej działalności gminnej. Jeżeli to jest w ulicy Bliskiej, ci pracownicy, którzy wykonywali naprawę Alei Krakowskiej w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji, no, mieli prawo, mogli oczywiście, jeśli byliby troszeczkę życzliwi, naprawić tę dziurę, ale skoro tego nie zrobili, to teraz już my musimy jako gmina czynić nasze dziury. Także to złożenie zostało przyjęte i postaramy się tak, ja też tę dziurę pani tak naprawić. Więc ja chciałam zabrać głos w sprawie tej naszej piwnicy, w której się zbieramy seniorzy, nie tylko zresztą. Nie wiem, czy pani przewodnicząca wie o tym, że tam jest tylko jedno wejście do tej sali i nie daj Boże, jakby wybuchł pożar, to my się tam wejdziemy. Nie tylko my, bo tam różne są różne spotkania, bo tam nie ma drugiego, a co powinno być. Bo czasami jest około 100 osób, się zbiera. I proszę pani, okna są zakratowane, więc ja naprawdę chciałabym, żebyście to sobie państwo wzięli do serca, bo to nie jest sala do spotkań takich w ogóle każdych. Zapraszamy na rybie. Nie ma problemu, żeby się spotkać na razie, ale też nie państwo możecie. Nasi seniorzy też przychodzą. Proszę pani, my teraz nawet nie mamy gdzie zrobić. A będzie tam sala, żebyśmy my się tam spotykały. Będzie miejsce. Proszę pani, w tej chwili dzieci mają jakieś tam spotkania. My nawet do Rzymki idą, nawet nie mamy gdzie robić prób. Wczoraj w tej 12 tam żeśmy sobie troszeczkę śpiewały. O graniu nie ma mowy na instrumencie. Proszę pani, a